Cześć, tutaj Piotrek Chomicki ze stringinghouse.pl. Dzisiaj zaczynamy zgrupowanie kadry przed meczem Pucharu Davisa Polska-Salwador. Będziemy organizować serwis dla zawodników. No i w tym materiale postaram Wam się pokazać, jak to wygląda od kuchni i z jakimi ograniczeniami musimy się mierzyć w czasach koronawirusa. Zapraszam. Mam tutaj dla Ciebie wszystkie rzeczy. Dobra. Tutaj jest wejście. No. Nasze. Będziemy tędy wchodzili. Masz dwie karty. Jedną masz z opisem tenis. Tak. Odpalasz ją sobie tutaj. Okej. Okay. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak więc już po teście. Otrzymałem swój pakiet. Kluczy. Do tylnego wejścia i jutro do 12 czeka mnie siedzenie w pokoju, podobnie jak resztę sztabu i drużyny. Po dwóch dniach siedzenia w pokojach pozytywne wieści, cała drużyna uzyskała wynik negatywny, więc jutro zaczniemy normalne przygotowania do meczu. Kolejne testy na koronawirusa, cała drużyna przejdzie pojutrze. Polska! Okej, razem z firmą Playloud zajechaliśmy już na halę. Za chwilę będziemy urządzać tu centrum serwisowe. Zobaczycie, jak to wygląda od środka. A to jest właśnie nasze pomieszczenie, które musimy zamienić w profesjonalnie centrum naciągania rakiet. A teraz wygląda tak. Cześć, tu Piotr Chomicki ze stringinghouse.pl. I Łukasz Lajdamik, Playloud Stringing Service. Pokażemy Wam nasze centrum serwisowe reprezentacji Polski Davis Cup. Pracujemy na nowoczesnych, bardzo precyzyjnych maszynach firmy Babolat. Przygotowujemy rakiety dla zawodników i trenerów reprezentacji od pierwszego dnia zgrupowania przed meczem. Głównym zadaniem jest wymiana oczywiście naciągu, ale w razie potrzeby jesteśmy w stanie dopasować parametry rakiet pod indywidualne zamówienie zawodnika. Do każdego zamówienia drukujemy etykietę główną na worek oraz naklejaną na ramę informację o parametrach naciągu i dacie usługi. Na koniec na naciąg nanosimy logo sponsora i pakujemy rakiety w specjalne worki. W naszym wyposażeniu nie brakuje nawet odkurzacza.